MGLKS Grąbięzbor jest klubem utytułowanym, solidnym, posiadającym niezwykle bogatą i różnorodną historię. 60-letnią historię naszego klubu bardzo mocno wpisała się sekcja podnoszenia ciężaru. To zawodnicy tej sekcji zdobywali liczne medale na zawodach mistrzostw Polski i Europy. Należy również wspomnieć, że przez kilka sezonów drużyna ciężarowców uczestniczyła w zawodach pierwszej ligi. To, że tutaj jesteśmy i tak uroczyście chcemy świętować 35-letnią historię sekcji podnoszenia ciężarów, jest dowodem, jak wiele zmieniło się w naszym klubie. Dzisiaj Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy Grąbięzbor to jedno ciało. Wszyscy zawodnicy, trenerzy oraz członkowie zarządu pracują wspólnie nie tylko nad wynikiem sportowym, ale również nad wizerunkiem klubu. Dlatego też tak bardzo chcieliśmy w sposób wyjątkowy oraz jak najbardziej zauważalny uczcić ten piękny jubileusz, oddając w ten sposób należyty szacunek wszystkim jego zawodnikom, działaczom, trenerom oraz kibicom. Początki tego sportu w naszej gminie sięgają 1963 roku, kiedy to grupka zapaleńców, bo tak trzeba ich nazwać, postanowiła zabawić się wówczas w sport, który zyskiwał dopiero swoje uznanie. Na czele tej grupy był człowiek, który nierozerwalnie kojarzy się z podnoszeniem ciężarów w gminie Więcbor i myślę, że nie tylko, bo również w kraju. Witam bardzo serdecznie pana Henryka Dyskała. Szanowni Państwo, to jest bardzo trudna rzecz, ponieważ 25 lat w tym 35-leciu to jest mój kawałek życia, które tu w tym lasku po prostu człowiek włożył. Ale chcę powiedzieć, myśmy trenowali jak szaleńcy. Myśmy trenowali 6 razy w tygodniu. Myśmy trenowali w sobotę do południa po południu i z grzesze, bo nawet i w niedzielę, jak trzeba było doszlifować jakąś formę, a żeby zawodnicy byli lepsi. Czasem zastanawiano się nawet nad tym, a może koksy biorą, a może tamto. Nie, to była ciężka praca, ale myśmy po prostu to tworzyli. Przepraszam. Drodzy Państwo, tworzyliśmy wspaniały, cudowny zespół ludzi, który osiągnął w sporcie tak wiele. Dziękuję. Panie Henryku, to dla Pana. I od tego czasu rozpoczął się marsz zawodników na szczyty zarówno krajowe, europejskie, jak i światowe. Największym sukcesem tej grupy zawodników i trenera niewątpliwie jest start pani Beaty Prej, którą bardzo serdecznie witam. Na olimpiadzie w Sydney w 2000 roku. Pani Beato, fajnie znowu tutaj być? Tak, wspomnienia wracają. Dużo tych wspomnień? Bardzo dużo, szczególnie jak trener Henryk Dyskał wymieniał wszystkich, więc szkoda, że nie ma wszystkich, bo to było jeszcze fajniej. Pani Beato, to zdjęcie, które jest za nami i ta olimpiada w Sydney to już 18 lat temu. Co się zmieniło przez ten czas w ciężarach w Więcborku? Jak się pani tutaj patrzy na to teraz, co się dzieje? Na pewno jest mniej zawodników i zawodniczek, tak jak pewnie Marek powiedział, że ciężej na pewno jest zebrać tych wszystkich ludzi, którzy chętnych do dźwigania. Jednak nas było więcej wariatów, wariatek, które dźwigałyśmy i jednak jakoś to się kręciło. Teraz pewnie jest trochę rzadziej z tego względu, że wydaje mi się, że czasy są inne. Ja widzę po moim synu, on trenuje co prawda piłkę nożną, ale widzę, że jest to inaczej. Dzieci trzeba trochę namawiać do tego, żeby jednak trenowały jakiś sport. A wtedy tak nie było? Wtedy tak nie było. Pani Beato, myśli Pani, że tutaj wszyscy życzyli nowemu trenerowi, znaczy nowemu już od 3 lat, panu Markowi co najmniej takich sukcesów. Myśli Pani, że pod jego wodzą to się uda? Myślę, że jak trafi na dobrych zawodników i zawodniczek i dobrze pokieruje, to na pewno tak. Bo wie Pani, do czego zmierzam? Do tego, że od tego Pani sukcesu minęło już 18 lat. I tak się zastanawiam, czy Pani chętnie ten tron królowej więcborskich ciężarów chętnie by może komuś innemu już oddała?
No, jakby się ktoś zdarzył, to na pewno, bo to zaszczyt po prostu oddać komuś, że ktoś jeszcze jest i ktoś jeszcze chce dźwigać, więc na pewno. Dla mnie to było wyróżnieniem i szczęściem, że przez te 16 lat pracy w samorządzie w Więcborku akurat natrafiłem na tą górkę, na tą sinusoidę, najlepsze czasy dla gromu Więcbork. Tu siedzącą panią Beatą, z dziewczynami, które przywoziły te przysłowiowe wiadra medali z Mistrzostw Polski i można byłoby się to uśmiechnąć nad tym wiadrem medali, ale przecież później była olimpiada i było następne wiadro i byliśmy pierwsi w województwie. Oczywiście mam na myśli tu olimpiadę ludowych zespołów sportowych. I jakby na to wszystko nie spojrzeć, to trzeba jedno powiedzieć i jedno podkreślić. Marek na mnie się nie obrazi tutaj, ale powiem tak. Bez ludzi zakręconych i pokręconych pozytywnie, takiego czegoś by się nie zbudowało. A takim człowiekiem pokręconym i zakręconym pozytywnie zawsze był Heniu. Pogratulujmy mu jeszcze raz. Przede wszystkim chciałbym podziękować dotychczasowym trenerom i działaczom za wasz trud, zaangażowanie. A tym, którzy obecnie trenują, zarówno zawodnikom, trenerowi, życzę wiele zapału, zaparcia i pamiętajcie o jednym, żeby zawsze zwyciężał duch sportowej walki, duch walki fair play. Wszystkiego co najlepsze.